witajcie potencjalni nowi właściciele. Posłuchajcie, jak Elektra chodzi. Ma założone radio Aquatec, sterowane z kierownicy, zamawiane na Amazonie. Dechy akcesoryjne mam również standardowe, te cichsze dla potencjalnego nabywcy. Akcesoryjne potesty, dźwignie, zmiany biegów, manetki. Ma lekką wgniotkę na boku po lewej stronie pod logo, ona jest niewidoczna, ale też o niej potem powiem. No i nowe opony założone w marcu. A zobaczcie, jak to się zaczęło. Ja ten motocykl w marcu 2021 roku kupiłem od Adama w Polsce. Wcześniej był 6 lat już w Polsce. Dzięki niemu poznałem bardzo ciekawych ludzi. Przejechałem 13 tysięcy kilometrów w 2021 roku, około 4 tysięcy w 2022. Sam zauważyłem, że zacząłem mocno odkręcać manetkę w tunelach, co sprawiało mi coraz większą radość. Poznałem przyjaciół, z którym przejechaliśmy bardzo wiele kilometrów. W listopadzie pojawił się drugi motocykl, dzięki temu, że Elka zaraziła mnie pasją do Harley Davidson. I dlatego też teraz postanowiłem ją sprzedać. Założyliśmy z przyjaciółmi grupę HD Kraków, która liczy już 60 osób, a zobaczcie, jak wyglądał ten smutny pan, który kupił Elkę w marcu 2021 roku. Zawsze chciałem to zrobić, żałuję, że tak późno. Przywiozłem ją do domu i zaczęła się cała przygoda, której część już poznaliście. Jeździliśmy wspólnie, jest to motocykl bardzo wygodny dla dwóch osób, ma turpak, w którym mieszczą się dwa kaski, można go załadować. Tak wyglądał na początku, kiedy go kupiłem i kiedy zmieniłem opony, a zobaczcie, na podstawie jakiego filmiku go kupiłem od Adama. Filmik pojawił się na Facebooku, na grupie Harley Davidson Sprzedam. I na podstawie tych kilku ujęć stwierdziłem, że przejadę się zobaczyć ten motocykl. I finalnie go kupiłem. Zrobił na mnie wrażenie. To był mój pierwszy Harley, pierwszy wymarzony. I zdecydowałem się na zakup po obejrzeniu tego krótkiego filmiku. Tak wyglądał jeszcze na starych oponach. Mój pierwszy wjazd pod dom. To był pierwszy dzień wiosny, dlatego ubrania jest takie niestandardowe. No i zacząłem też inwestować w ten motocykl, tak aby doprowadzić go do takiego stanu, w jakim bym chciał, żeby był. Pierwszy przegląd zrobiony w Harley Davidson na Opolskiej w Krakowie, zmiana opon, zmiana wszystkich uszczelek, linki sprzęgła. Musiałem potrenować trochę jazdę, manewrowanie z wolnymi prędkościami. Potem zaczęły się wyjazdy z synem, zdarzały się przygody różne też na naszych trasach. I wszystko dzięki temu, że stałem się posiadaczem tego oto Harley Davidson. Jeździliśmy cały czas razem w naszej grupie. Motocykl bardzo wygodny. Grupa rozrastała się. Jeździliśmy coraz więcej i więcej, a wszystko właśnie motocyklem w 2021 roku, motocyklem Elektra. Powstał kanał na YouTubie, zapraszam, Eddie HD Kraków Team. Możecie znaleźć tam, w zasadzie w większości filmów Elka jest głównym bohaterem. To właśnie na niej najwięcej jeździliśmy. Pozakładałem dodatkowe podnóżki, regulowane nawiewy z przodu do owiewki. Zmieniłem radio na akcesoryjne tak, aby miało Bluetooth wbudowany i było sterowane z manetki. Motocykl ma ponad 52 tysiące mil.
jeździ cały czas. Dodatkowo uchwyt z możliwością podpięcia ładowarki. No i wygląda pięknie. Przeszedł bardzo znaczący remont, łącznie z napinaczami, z rozrządem, o którym też możecie się dowiedzieć z filmiku, który za chwileczkę tutaj u góry się pojawi, odnośnik. Ma lekką wgniotkę na baku, spowodowaną przez pewnego pana z Mazdy z kierownicą po prawej stronie. No i tak się prezentuje w tej chwili. Zachęcam do zakupu, jak chcecie być takim uśmiechniętym i nie chcecie, żeby wam tak broda wyrosła. A tak poważnie, to jeżeli potrzebujecie pewnego motocykla, który jest po remoncie i można nim przejechać następne 50 000 mil, to zapraszam do zakupu i do negocjacji.